Lifting wampirzy. Co to takiego? Lifting wampirzy to nic innego jak mezoterapia, w której używamy osocza bogato płytkowego pacjenta. Jest to zabieg najbardziej nowoczesny i jednym z najbardziej bezpiecznych zabiegów medycyny estetycznej, ponieważ jest to zabieg naturalny. Podajemy do skóry wspaniały koktajl, który odżywia, a przede wszystkim regeneruje skórę. To jest właśnie to osocze bogatopłytkowe, które zawiera przede wszystkim czynniki wzrostu. I te czynniki wzrostu stymulują regenerację skóry. One działają na trzech etapach i właśnie tak na dobrą sprawę żaden koktajl podawany w mezoterapii, który jest podawany zewnętrznie, a nie jest wewnętrznym koktajlem, czyli nie jest to osocze bogatopłytkowe, nie zapewni takiej regeneracji. To jest naturalna stymulacja odbudowy skóry. I ona pojawia się na trzech etapach. Pierwszym etapem to jest stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu. W momencie, kiedy się starzejemy, ilość kolagenu spada. Pamiętajmy, że już od 25 roku życia ilość kolagenu spada znacznie i mówi się, że to 15% kolagenu co roku tracimy. W związku z tym, jeżeli nie mamy kolagenu, jedność skóry jest zaburzona, dochodzi do pojawiania się zmarszczek, dochodzi do zaburzenia jedności skóry. W tym momencie stymulacja fibroblastów powoduje tworzenie nowego kolagenu. I to jest bardzo istotne, że tutaj jest ten kolagen, który się tworzy, jest kolagenem tak zwanym płodowym. Czyli nie ma tutaj ryzyka tworzenia bliznowców. Jest to miękki kolagen, bardzo bezpieczny kolagen. Następną cechą podania osocza bogatopłytkowego jest stymulacja komórek mezenchymalnych skóry właściwej. W związku z tym dochodzi do produkcji nowych komórek skóry, dochodzi do tworzenia, do angiogenezy, tworzenia nowych naczyń krwionośnych, przez co dochodzi do całkowitej regeneracji skóry. Im wcześniej doprowadzimy i będziemy stymulować tą regenerację, tym po prostu skóra będzie lepsza i będzie coraz bardziej przypominać tą skórę młodą i o to nam chodzi. Skąd tak dziwna nazwa tego zabiegu? Skąd się wzięła ta nazwa liftingu wampirzego? Wynika ona tylko i wyłącznie z metody uzyskania materiału, który jest podawany do skóry. Wampir kojarzy nam się z krwią. My materiał, który podajemy, to osocze bogatopłytkowe, otrzymujemy właśnie z krwi pacjenta, którą wcześniej musimy pobrać. Natomiast lifting to jest to słowo, które nam mówi clue, które nam mówi o efekcie tego zabiegu. A więc lifting wampirzy to jest efekt zabiegu liftingujący, odmładzający, a słowo wampir to znaczy to, że materiał, który podajemy, ten regeneracyjny, wspaniała bomba taka energetyczna, która doprowadza do regeneracji skóry, otrzymywana jest właśnie z krwi danego pacjenta.